Witajcie widzowie kanału Zachara. Dziś jest mi już ciepło, bo chociaż na zewnątrz jest zimniej niż było w Słomczynie na początku grudnia, to napiłem się ciepłej herbaty, oczywiście bez prądu, i jestem gotowy do nagrania. Po grudniowych testach GR Yarisa, mojego samochodu roku 2020, napisaliście całą masę komentarzy, zadaliście wiele pytań. Przez ostatnie dni starałem się przeczytać wszystkie komentarze nie tylko pod tym testem, który dla Was przygotowaliśmy, ale także pod testami moich kolegów, zarówno polskich, jak i zagranicznych dziennikarzy, którzy również już ten samochód testowali, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tym, co ciekawi Was w tym małym japońskim super hot hatchu. Ponieważ gro pytań dotyczyło codziennego życia z GR Yarisem, postanowiłem wstawić go do siebie do garażu i przez kilka dni pożyć z nim jak z moim daily carem. Teraz po tych kilku dniach mogę już mieć takie lekko właścicielskie spojrzenie na ten samochód i dzięki temu będę w stanie rozwiać jak najwięcej Waszych wątpliwości. W kwestii zewnętrznej jedyne co Was tak naprawdę interesowało to ten materiał, z którego wykonane są zderzaki. Tak, on naprawdę jest taki mięciutki i naprawdę się tak ugina. Zresztą spróbujcie zrobić to samo w swoim samochodzie. Zdecydowanie większa ilość rzeczy ciekawiła Was we wnętrzu, a zacznijmy chociażby od tej kierownicy. Kierownicy, która jest taka bardzo prosta, czysta w swojej formie, nie przeładowana żadnymi stylistycznymi tutaj dziwactwami. I myślę, że to jest akurat bardzo dobrze, bo podporządkowana ona jest przede wszystkim swojej funkcji. Ma odpowiedniej grubości wieniec, który nie jest za gruby, nie jest za cienki, bardzo dobrze leży w dłoniach. Pozwala pewnie trzymać samochód w ryzach. Niektórzy mówią, że jest ładniejsza niż w Suprze. To jest, myślę, kwestia gustu. Mnie się podoba. Kolejną rzeczą są zegary, które również, po pierwsze, że są oczywiście analogowe, po drugie, są też nieprzestylizowane. Od normalne, czytelne dwie tarcze, które również, znowu, przede wszystkim mają wykonywać swoją funkcję, przekazywać nam informacje o tym, jakie są parametry pracy samochodu w tym momencie, obroty, prędkość. Obrotomierz szczególnie jest istotny, jest duży, bardzo czytelny. W przypadku takiego samochodu to bardzo ważne. Już w teście zwykłego Yarisa mówiłem Wam, że bardzo duży i mocno wystający jest ekran inforozrywki. Ten tutaj jest tak samo duży, bo to jest dokładnie ten sam ekran. I w moim przypadku przy 1,80 m wzrostu on nie wchodzi mi w przestrzeń powyżej krawędzi szyby, dolnej krawędzi szyby przedniej. Natomiast gdybym był niższy, mogłoby tak być. Z drugiej strony fotele mają regulację wysokości, więc zawsze można je troszeczkę podnieść. A propos foteli, bo o tym też pisaliście, nie mają one regulacji lędźwiowej, ale za to są podgrzewane. Pomimo regulacji na wysokość, fotele, powiedziałbym, są jedyną wadą tego wnętrza, jak chodzi o jego ergonomię. Moim zdaniem w samochodzie o tak sportowym zacięciu powinny jednak być trochę niżej. Największym wyzwaniem dla mnie było znalezienie alternatywnego dwumetrowca, żeby przeprowadzić sztandarowy test tego kanału. I z pomocą przyszedł Damian, którego możecie kojarzyć z testu Mercedesa GLE. Damian ma właśnie dokładnie tyle wzrostu, ile trzeba. I jak widzicie, w GR Yarisie, dzięki temu, że fotel można regulować na wysokość, dzięki temu, że kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach, Damian się mieści. Na wcisk. Uwaga, ważny komunikat. Dokładnie to Audi Q7 3.0 TDI Quattro, który widzicie teraz na ekranie, wygra jedna z osób, która w zeszłym roku, między styczniem a czerwcem, kupiła polisę dzięki porównywarce Mubi.pl i do 10 czerwca tego roku przedłuży ją również na Mubi. Kwalifikujesz się? Link konkursowy znajdziesz w opisie. Zrób kalkulację, przedłuż swoją polisę na Mubi i trzymam kciuki, abyś to Ty wygrał ten samochód. A jeśli jeszcze nie kupowałeś w Mubi, nie martw się, będą kolejne konkursy. Kup tanio polisę na mubi.pl/Zachar, odbierz swoje 150 zł cashback, a nagroda następnego konkursu może być Twoja. Linki w opisie. Zapraszam. Rajdy to moja największa pasja, stąd taki emocjonalny stosunek do tego konkretnego testu. W Waszych komentarzach pojawiło się stwierdzenie, że na bazie tego auta jednak nie powstanie samochód rajdowy. I to jest trochę niezrozumienie tematu, dlatego że owszem, to
auto WRC, które jeździ w tym momencie na odcinkach specjalnych, to jeszcze w ogóle jest samochód bazujący na poprzedniej generacji Yarisa, a na bazie tego samochodu miał powstać Yaris, który miał ścigać się w tym roku i w roku 2022. Ten samochód nawet został stworzony, jego testy były przeprowadzane, jednak nie zostały doprowadzone do końca, dlatego że w międzyczasie FIA ostatecznie podjęła decyzję o tym, że jednak nie zgodzi się na przesunięcie debiutu nowej kategorii samochodów najwyższych rajdowych Rally One, hybrydowych samochodów rajdowych, na sezon 2023. Już w 2022 roku będą się ścigały auta hybrydowe Rally One. Dlatego nie było sensu, żeby tworzyć na jeden tylko rok nowego Yarisa. Postanowiono tylko wprowadzić odpowiednie zmiany do już istniejącej konstrukcji. Więc pod tym względem, okej, na bazie tego Yarisa nie powstanie ten Yaris WRC, o którym była mowa. Jednak hybrydowa Toyota WRC, hybrydowa Toyota Rally One na sezon 2022 będzie oparta o wygląd tego samochodu. Będzie trzydrzwiowym Yarisem czwartej generacji. I tak naprawdę związek pomiędzy tym samochodem a autem WRC, tudzież autem Rally One, będzie w zasadzie dokładnie taki sam. To będzie trzydrzwiowy Yaris czwartej generacji. I tyle. Osobną sprawą jest kwestia ręcznej linii produkcyjnej tego samochodu. Inżynierowie robotyki, nie bez racji zresztą, stwierdzą, że nie ma takich ludzkich rąk, które byłyby w stanie być bardziej precyzyjne niż roboty. I okej, tyle tylko, że wydaje mi się, że w przypadku tego samochodu chodzi o co innego. Samochody wyczynowe, samochody sportowe bardzo często, przynajmniej w części, wykonywane są ręcznie, dlatego że jednak każdy ten egzemplarz minimalnie się różni. Te samochody mają dużo takich cech, które wymagają po prostu kontroli, sprawdzenia ręcznego, dokręcenia czegoś w odpowiedni sposób i myślę, że o to najbardziej Toyocie w tym przypadku chodziło. A jak już mówimy o tej ręcznej produkcji, to na pewno samochody marki Koenigsegg produkowane są w większości ręcznie. A wymieniam tą nazwę, bo ona również pojawiła się w kilku komentarzach w kontekście mocy silnika. Powiedziałem w teście na torze Słomczyn, że GR Yaris ma najmocniejszy seryjnie produkowany trzycylindrowy silnik na świecie. I podtrzymuję, bo przecież Koenigsegga ciężko nazwać samochodem seryjnym. Owszem, każdy, jak to zauważyliście w komentarzach, może kupić Koenigsegga pod warunkiem odpowiednio zasobnego portfela. Ale takich ludzi na świecie jest garstka, kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt. A to sprawia, że przy ilości wyprodukowanych Koenigseggów nawet Bugatti jawi się jako samochód seryjny, a co dopiero taki Yaris, którego powstaje 50 tysięcy sztuk. Jak pamiętacie, wspominałem, że do GR Yarisa możemy dokupić dwa pakiety, Sport i VIP. Po tych kilku dniach jestem absolutnie utwierdzony w przekonaniu, że jeśli GR Yaris, to tylko z pakietem Sport, bo te 19 tysięcy dopłaty według mnie już wyłącznie torseny na przedniej i tylnej osi są w stanie uzasadnić, a przecież mamy tutaj jeszcze całą masę innych ekstrasów wynikających właśnie z pakietu Sport. A jak już wspomniałem o tych torsenach, to powiedzmy trochę więcej o napędzie. Bo owszem, na przedniej i tylnej osi, czyli pomiędzy lewymi i prawymi kołami przedniej i tylnej osi, napęd rozkładany jest przez te mechanizmy różnicowe. Natomiast do przedniej i tylnej osi odpowiednia ilość momentu, w zależności od tego, jaki tryb jazdy wybierzemy, czy sport, czy track, czy normal, przekazywana jest za pomocą sprzęgła wielotarczowego Yitect. Nie wiem, czy prawidłowo tą nazwę czytam. W każdym razie sprzęgło wielotarczowe Yitect dba o to, pracując w ciągłym poślizgu, abyśmy na odpowiednich osiach mieli tyle momentu, ile w danym momencie życzymy sobie za pomocą odpowiedniego programu. Ten mechanizm ma również tą zaletę, że w przeciwieństwie do zbliżonego pod względem zasady działania Haldexa, jest od niego wyraźnie lżejszy. I tak płynnie przechodzimy do kolejnej kwestii, o której pisaliście w komentarzach, do kwestii masy własnej tego samochodu. 1280 kg napisaliście, że to jest dużo, że przecież Lancia Delta Integrale ważyła 1300 kg, a był to w końcu samochód kompaktowy. Dobrze, okej, ale po pierwsze, Lancia Delta Integrale produkowana była 30 lat temu. Dzisiaj segment B jest praktycznie wielkości tamtejszych kompaktów. Po drugie, Delta słynie z tego, że sztywność jej nadwozia, powiedzmy tak ogólnie, nie jest najlepsza. W przypadku GR Yarisa nie możemy mieć tutaj żadnych wątpliwości co do sztywności, nawet kręcąc kołami na boki od razu całe
to nadwozie się przestawia, ono nie ma żadnego ugięcia. Zresztą, tak jak wspominałem, zostało w blisko 300 punktach wzmocnione dodatkowo. To sprawia, że pomimo tego, iż spód jest oczywiście bardzo mocno utwardzony, pomimo tego, iż ten samochód musi spełniać bardzo rygorystyczne normy zderzeniowe obowiązujące na europejskim rynku, przez co również i górna część, czyli zasadniczy szkielet, musi być bardzo mocny, nie tylko podwozie, pomimo tego, iż w związku z przepisami europejskimi ten samochód musi mieć całą masę elektronicznych asystentów, których i tak na torze wyłączamy, to gdyby przyszło nam przekształcić tą seryjną GR Yariskę w auto rajdowe, wybebeszając całkowicie wnętrze ze wszystkich tapicerek, usuwając wszystkich asystentów jazdy i wszystkie moduły z nimi związane, to ten samochód odlżylibyśmy o tyle, że po dodaniu klatki bezpieczeństwa on i tak na pewno zmieściłby się w masie własnej 1150 kg, czyli minimalnej masie dla samochodu WRC. Zatem również i to podtrzymuje, GR Yaris jak na to, co oferuje, jest naprawdę bardzo lekkim samochodem. Najwięcej kontrowersji w komentarzach wzbudziła kwestia żywotności tego silnika o tak dużej mocy, jak pisaliście. Czy się nam to podoba, czy nie? Żyjemy w czasach downsizingu. 130, 150 nawet koni mechanicznych w autach sportowych z litra pojemności nikogo już nie dziwi. A GR Yaris bardzo od tej wartości nie odbiega. Tutaj z litra pojemności jest 161 koni mechanicznych. To oczywiście dużo, ale myślę, że tutaj największą rolę gra to, że mamy 261 koni w segmencie B. To gra na naszej wyobraźni, że mamy miejski samochód i 261 koni. Ogromna wartość. Ja myślę, że jednak możemy być spokojni, jak chodzi o to, jak ten silnik będzie się zachowywał po wielu latach eksploatacji, bo w końcu stworzyła go Toyota, marka, która zasłynęła takimi wyczynowymi jednostkami jak 2JZ w Toyocie Suprze, czy bliższy duchowo temu, co mamy pod maską w GR Yarisie, S3 GTE, jednostce dwulitrowej, która napędzała Toyoty Celiki przełomu lat 80. i 90. W swojej najmocniejszej odmianie REV3 w ostatnich latach produkcji Celiki w połowie lat 90. osiągał tamten silnik 224 konie mechaniczne. W tamtych czasach uważany on był za bardzo wysilony. Tymczasem, z tego co wiem, Toyota przewidziała zakres bezpiecznych modyfikacji tamtego silnika na 350 koni. 350 koni z dwulitrówki w połowie lat 90. to była bezpieczna, nie wpływająca na żywotność silnika wartość. Dlatego myślę, że o 260 koni we współczesnym, już hipernowoczesnym silniczku możemy być spokojni. Ale jeśli to Was nie przekonuje, to spróbuję inaczej. Na początku grudnia przez tydzień 3 GR Yarisy były mordowane i katowane przez wszystkich polskich dziennikarzy na torze w Słomczynie. I w ciągu tych 5 dni żaden z nich nie wykazał ani raz w telemetrii jakichkolwiek usterek. Żaden z nich ani raz nie wykazał podwyższonej temperatury oleju czy cieczy chłodzącej. Żaden z nich nie wykazał minimalnego nawet ubytku oleju w silniku. Zatem naprawdę te auta przeszły już swoje, świetnie się sprawdziły. Przed tym, zanim zostały oddane do parku prasowego, przeszły oczywiście przegląd, podczas którego wymieniono olej i tutaj od razu odpowiedź na kolejne pytanie. Olej w tych silnikach to 0W20. Ponieważ GR Yaris to samochód wyczynowy o bardzo limitowanym wolumenie produkcji, to oczywiście i te testowe samochody wrócą na rynek i będą sprzedane po tym, jak zakończą swój prasowy, zaszczytny żywot. I możecie być spokojni o ich historię. Oczywiście przed sprzedażą te samochody przejdą praktycznie remont. Wszystko, co będzie wykazywało chociaż najmniejsze zużycie, będzie wymienione na nowe, a ich przyszli nabywcy będą świadomi, czy raczej powiedziałbym, są świadomi tego, do czego te auta są w tej chwili wykorzystywane. Mówię są świadomi, bo jestem prawie pewny, że te Yarisy GR, które teraz widzicie w testach, są już na pewno sprzedane i ich właściciele tylko czekają, aż dziennikarze wreszcie oddadzą ich wymarzone Yarisy. W moim grudniowym teście wspomniałem o pływających zaciskach. To był oczywiście mój błąd wynikający z ekscytacji tym samochodem. Zaciski są oczywiście stałe, a pływające są tarcze. I różnica jest zasadnicza, bo pływające zaciski to tani sposób na zrobienie dobrego hamulca do samochodu seryjnego. Większość aut, które kupujemy w salonach, ma pływające zaciski hamulcowe. Pływające tarcze natomiast to stricte wyczynowe rozwiązanie, które pozwala na jeszcze efektywniejsze zatrzymywanie samochodu z dużych prędkości. W kilku komentarzach pojawiło się też odniesienie do tego, co mówiłem o zawieszeniu tylnym, o tym, że przecież to jest płyta z Corolli.
No to też jest uproszczenie, bo chyba nie wyobrażacie sobie, że w Japonii ktoś wziął Corollę, Yarisa, przekroił je na pół i zespawał ze sobą. To nie wygląda w ten sposób. A poza tym ostatnią Corollę 4x4 mieliśmy gdzieś na początku lat 90., więc no też ta płyta tylna nie może być prosto z Corolli, żeby ten napęd pomieścić. Oczywiście bazowano na Corolli i w ten sposób należy to zrozumieć, przy czym płyta ta została całkowicie na nowo skonstruowana, żeby pomieścić elementy napędu, elementy wielowahaczowego zawieszenia, a bardziej wspomnienie Corolli ma na celu uzmysłowienie, skąd wzięła się ta szerokość tylnej części nadwozia. Kończąc już te techniczne aspekty, jeszcze było jedno pytanie, które Was bardzo interesowało. Czy ten samochód polubi się z LPG? Śmiem twierdzić, że nie, bo do bagażnika nie wepchniemy żadnej butli. Ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy we wstępie. Do tego, czy Yaris GR nadaje się na daily cara. Moim zdaniem jak najbardziej, bo oczywiście jego zawieszenie jest piekielnie sztywne, piekielnie twarde, nie da nam za grosz komfortu. Ale z drugiej strony, przecież jak kupujemy samochód sportowy, jakikolwiek inny usportowiony, jedną z pierwszych modyfikacji, o których pomyślimy po zakończeniu się okresu gwarancji, będzie usztywnienie i obniżenie zawieszenia. Tutaj już tego robić nie musimy. Przydałoby się za to zrobić coś z dźwiękiem, bo jednak trzycylindrówka ma swój charakterystyczny gang, swoją charakterystyczną kulturę pracy, czy raczej brak kultury pracy. I to niestety słychać. Wprawdzie Toyota starała się tutaj trochę zaradzić, włączając dźwięk z głośników po prostu, ale ja jestem przeciwnikiem dźwięku z głośników. Jedną z pierwszych rzeczy, które bym zrobił w tym samochodzie, gdyby on był mój, to byłaby dezaktywacja tego grania głośnikami. I właśnie zaraz po upłynięciu okresu gwarancyjnego wymiana układu wydechowego na jakiś bardziej rasowy. Co do samego zawieszenia jeszcze, to w porównaniu ze zwykłym Yarisem na 17-calowych alufelgach, tak i w tym, żeby wjechać na jakiś krawężnik, trzeba uważać. Ale dzięki jego normalnemu, jak na samochód wyczynowy, prześwitowi, wjazd na krawężnik przy parkowaniu również nie jest problemem. To samo tyczy się przejazdu przez progi zwalniające. Wszakże jak sama nazwa wskazuje, mamy na nich zwolnić. I GR Yaris bardzo nas do tego zmusza. W dynamicznej jeździe pomaga również umiejscowienie pedału przyspieszenia i pedału hamulca. Są na tyle blisko siebie, że można bez problemu wykonywać międzygaz. Jednak i to nie ma tak dużego znaczenia, bo w końcu na tunelu środkowym jest przycisk IMT, który sam za nas tą czynność wykonuje. W normalnej jeździe w GR Yarisie jest wystarczająco cicho. Nawet przy prędkościach autostradowych bez problemu porozmawiamy z pasażerem z prawej strony. Oczywiście mogłoby być trochę ciszej, ale z drugiej strony przecież to jest samochód sportowy. Wyniki, które zmierzyliśmy, widzicie w tej chwili na ekranie. Pod względem dynamiki Yaris również na pewno zadowoli każdego. Katalogowe przyspieszenie na poziomie 5,5 sekundy jest jak najbardziej realne, bo my mierzyliśmy je na zimowych oponach i na wilgotnej nawierzchni, a i tak udało nam się bardzo zbliżyć do tego wyniku. W tym miejscu warto nadmienić, że GR Yaris jest bardzo szybki na ćwierć mili. W tym teście wyprzedził nawet Civica Type R. Nie zawsze jednak ścigamy się, nie zawsze jednak wykorzystujemy tylko te maksymalne obroty i w dawnych autach takich wyczynowych często problemem był efekt tak zwanej turbodziury, czyli to, że gdzieś tam do 4000 obrotów takich Subaru Imprezie czy Mitsubishi Lancerze nie działo się absolutnie nic, a potem był kop w plecy, łamanie kręgosłupa. Tutaj tego nie ma, ona owszem, Yariska GR, owszem, dopiero powyżej 4000 dostaje ten swój pełny potencjał i dopiero gdzieś koło 7 go pomału wytraca. Niemniej jednak i do tych 4000 ten samochód jest bardzo dynamiczny i rozwój momentu i mocy jest bardzo płynny. Nie ma takiego poczucia, że ten samochód nas nagle zaskoczy gwałtownym przypływem mocy. Żeby już skończyć to techniczne gadanie, to kilkoro z Was zastanawiało się, czy GR Yaris ma tryb Eco. Trybu Eco nie ma, za to można mu wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji i korzystając z uprzejmości motoparku zrobić prawidłowy test łosia. W komentarzach często przewijała się możliwość, czy raczej perspektywa zakupu GR Yarisa jako inwestycji. No bo te samochody są bardzo drogie, ale przez swoją limitowaną bardzo ilość na pewno będą jeszcze na tej wartości zyskiwać. I
Widać to już nawet w tej chwili, po pojawiających się pierwszych ogłoszeniach o sprzedaży tego samochodu i one są wystawiane w cenach wyższych niż ta cena katalogowa zakupu. Natomiast według mnie na pytanie, czy warto potraktować GR Yarisa jako inwestycję, odpowiedź jest dwojaka, bo i tak, i nie. Na pewno tak, bo właśnie jest limitowany, jest go tak mało i im będzie miał mniejszy przebieg, tym z czasem będzie na pewno warty więcej pieniędzy. Z drugiej strony jednak na pewno nie, bo GR Yaris to jest samochód do tego, żeby przyjechać nim właśnie w takie miejsce jak to, rozpiąć sobie napędy i pobawić się tym, że można używać go jak takiej zabawki wręcz drifterskiej. O właśnie, delikatnie rzucić i on się za chwilę i tak sam wyprostuje, jest bardzo posłuszny w tym. Zatem nie, GR Yaris to zdecydowanie nie jest samochód na to, żeby stać pod kocem. To jest samochód do tego, żeby sprawiać frajdę, żeby dawać radość z jazdy, żeby się nim bawić na takich obiektach jak właśnie ten krakowski nasz motopark. I czuć tą frajdę z jazdy. Może też ktoś powiedzieć, że jest to babski samochód, no bo przecież to Yariska. Ale powiem wam, jeżeli ktoś zobaczy kobietę za kierownicą tego samochodu, to ona zdecydowanie zdobędzie uznanie męskiej części populacji, bo to nie jest samochód dla grzecznej przedszkolanki. To jest auto dla rock'n'rollowej dziewczyny. Za GR Yarisem przemawia więc jego wyjątkowość i limitowana ilość. Ale według mnie przemawia za nim przede wszystkim to, że zwyczajnie pod względem ilości przyjemności z jazdy i tego, jakim jest samochodem, jest on lepszy zarówno od dużo droższych od siebie propozycji, jak na przykład Mercedes A35 AMG, jak i od znacznie tańszej Fiesty ST. I wiem, że wielu z was porównuje właśnie GR Yarisa do Fiesty ST, twierdząc, że przecież Fiesta jest dużo tańsza, że za zaoszczędzone pieniądze można sobie Fiestę pod siebie stuningować. Można mieć w niej tyle mocy, co w GR Yarisie. Tylko nawet jeżeli to zrobimy, to ta Fiesta nie będzie miała tej trakcji, bo Fiesta nie ma napędu na cztery koła i pod tym względem GR Yaris zawsze będzie lepszy. Obecny prezes Toyoty, pan Akio Toyoda, zapowiedział koniec produkcji nudnych samochodów, koniec ze stereotypem AGD na kółkach. I na razie za pośrednictwem GR Supry i tego małego diabełka spełnia swoją obietnicę. Bo ja zachwycałem się tym samochodem w grudniu na torze, zachwycam się nim w styczniu na torze i zachwycam się nim po prostu na drogach, bo to jest świetne auto. GR Yaris to dowód na to, że w motoryzacji są jeszcze ludzie, którzy za cel dają sobie stworzenie ekscytującego samochodu. Samochodu, który nie wstydzi się tego, że jest fajny, nie wstydzi się tego, że jest szybki, że jest brutalny. Oby więcej takich samochodów. Brawo, panie Akio! Oby więcej takich Toyot jak GR Yaris.